Cześć, witam w kolejnym odcinku Wzorce projektowe. Dzisiaj omówimy sobie Builder, czyli budowniczy. Builder jest kreacyjnym wzorcem projektowym, który daje nam możliwość tworzenia złożonych obiektów etapami, czyli krok po kroku, step by step. I wzorzec ten pozwala produkować różne typy oraz reprezentacje obiektu, używając tego samego kodu konstrukcyjnego. Czyli intencją wzorca Builder jest oddzielenie konstrukcji złożonego obiektu od jego reprezentacji, dzięki czemu ten sam proces konstrukcyjny może tworzyć różne reprezentacje. I w przeciwieństwie do innych wzorców kreacyjnych, Builder nie zakłada definiowania wspólnego interfejsu dla produktów. Dzięki temu da się wytwarzać różne produkty, stosując ten sam proces konstrukcyjny. I teraz wyobraź sobie taką sytuację. Wyobraź sobie jakiś skomplikowany obiekt, którego inicjalizacja jest bardzo pracochłonnym, wieloetapowym procesem, obejmującym wiele pól i obiektów zagnieżdżonych. I taki kod inicjalizacyjny jest często wrzucany do wielgachnego konstruktora, przyjmującego mnóstwo parametrów. Albo jeszcze gorzej, kod taki rozrzucono po całym kodzie klienckim. I program może stać się nadmiernie skomplikowany, jeśli każda możliwa konfiguracja oznacza dodanie na przykład nowej podklasy. I na przykład pomyśl, jak stworzyć pizzę. Do stworzenia najprostszej pizzy wystarczy ciasto, sos pomidorowy i ser. Ale co jeśli chcielibyśmy lepszą, smaczniejszą pizzę z wieloma dodatkami, na przykład szynką, oregano, bazylią, oliwkami, chili itd. To najprostszym rozwiązaniem byłoby rozszerzenie klasy bazowej pizza i stworzenie zestawu podklas, które spełniałyby każdy możliwy zestaw wymogów. No ale takie podejście doprowadzi do wielkiej liczby podklas, a dodanie kolejnego parametru no jeszcze bardziej rozbuduje nam tą hierarchię. Istnieje jednak inne rozwiązanie, które nie wiąże się z mnożeniem podklas. Można stworzyć jeden wielki konstruktor w klasie bazowej pizza, uwzględniający wszystkie możliwe parametry, które sterują obiektem typu pizza. W ten sposób nie mnożymy liczby klas, ale tworzymy nieco inny problem. Konstruktor przyjmujący mnóstwo parametrów. No a to również ma swoją wadę. Nie wszystkie parametry będą potrzebne za każdym razem. W większości przypadków parametry pozostaną nieużywane, a wywołania konstruktorów będą wyglądać bardzo brzydko, bardzo niechlujnie. Na przykład tylko niektóre pizze mają oliwki, więc parametr dotyczący oliwek w 9 na 10 przypadków, powiedzmy, będzie niepotrzebny. I teraz zastanówmy się, jak możemy rozwiązać ten problem. Możemy go rozwiązać właśnie stosując wzorzec Builder. Bardzo typowym przykładem wzorca Builder w prawdziwym życiu może być na przykład oprogramowanie do pizzerii, które w pewnym momencie wymaga konstruowania pizzy. Możemy potraktować taką pizzę jak złożony obiekt składający się z różnych składników, powiedzmy ciasta, sera, mięsa, warzyw i przypraw. No ale nie wszystkie pizze są konstruowane oczywiście w ten sam sposób. I wzorzec projektowy budowniczy proponuje ekstrakcję kodu konstrukcyjnego obiekt z jego klasy i umieszczenie go w osobnych obiektach zwanych builderami. I ten wzorzec dzieli konstrukcję obiektu na pewne etapy, czyli robimy to krok po kroku. Najpierw wybieramy ciasto, potem dodajemy ser, dodajemy szynkę, dodajemy salami itd. I aby powołać do życia obiekt, wykonuje się właśnie ciąg tych etapów za pośrednictwem obiektu Builder. I istotne jest to, że nie musimy wywoływać wszystkich etapów. Możemy bowiem ograniczyć się tylko do tych kroków, które są niezbędne do określenia potrzebnej nam konfiguracji obiektu. Niektóre etapy konstrukcji mogą wymagać odmiennych implementacji, zależnie od potrzebnej w danej chwili reprezentacji produktu, czyli jakiego produktu potrzebujemy. W takim przypadku można utworzyć wiele różnych klas budowniczych, które implementują te same etapy konstrukcji, ale oczywiście w różny sposób.
Można następnie korzystać z tych budowniczych podczas procesu konstrukcji, na przykład ustalając odpowiednią kolejność wywołań etapów budowy, aby wytworzyć różne rodzaje obiektów. I teraz tak, na przykład pizza margarita ma inne ciasto, inny ser, mięso, warzywa i przyprawy niż pizza capricciosa, więc ich konstrukcje są inne. Inaczej konstruujemy margaritę, inaczej konstruujemy capricciosa. To i to jest pizza, ale różne składniki zawiera. No i tutaj to jest właśnie doskonały przykład tego, gdzie przydaje się wzorzec Builder. Margarita jest reprezentacją pizzy i capricciosa jest reprezentacją pizzy. Tak więc będziemy mieli Buildera pizzy z metodami przygotuj ciasto, dodaj mięso, ser i tak dalej, a także sposób na zwrot gotowej pizzy, na przykład za pośrednictwem właściwości pizza. Widząc, że zwracamy pizzę, będziemy mieli również klasę pizza. W klasie pizza będziemy mieli metody dodawania sera, mięsa, warzyw, przypraw i tak dalej. Sposób, w jaki klasa pizza dodaje i przechowuje te części, nie ma znaczenia dla naszej implementacji wzorca. A potem będziemy mieli oczywiście różne implementacje tego buildera. Będziemy mieli jednego buildera do zbudowania pizzy margarita i jednego do zbudowania pizza capricciosa. I gdybyśmy chcieli jakieś inne pizze budować, no to mielibyśmy odpowiednie buildery dla danej pizzy. I ważne jest tutaj to, że te różne implementacje nadal mają te same metody. Tak więc tworzenie złożonej pizzy jest przejrzyste dla konsumenta budowniczego. Bez względu na to, która implementacja buildera jest używana, musi się odwołać do tych samych metod. I jest to możliwe, ponieważ tak jak w przypadku innych wzorców z kategorii wzorców kreacyjnych, twórczych, pracujemy nad interfejsami, a nie nad implementacjami. Znowu uniknęliśmy ścisłego sprzężenia. I teraz konsumentem w naszym przypadku będzie Pizza Maker. To będzie dyrektor, który zarządza tymi builderami. I Pizza Maker, dyrektor, potrzebuje budowniczego, aby skonstruować pizzę. I jednym ze sposobów zrealizowania tego jest wywołanie metody konstrukcji pizzy, metody construct, która akceptuje builder pizzy. Akceptuje builder pizzy, jaki builder dostanie, taką pizzę zrobi. No i to tyle, jeśli chodzi o nasz przykład. Teraz zmapujmy to na strukturę wzorca. Pierwszą częścią struktury wzorca jest builder. Builder określa abstrakcyjny interfejs do tworzenia części obiektu produktu. W naszym przypadku jest to mapowane z naszego pizza builder, z naszego przykładu. To jest interfejs do tworzenia składników pizzy. Następnie mamy konkret builder. My tutaj mamy dwa konkret buildery. Konkret builder A i konkret builder B. I konkret builder konstruuje produkt, który w naszym przypadku jest pizza. To jest produkt. I zapewnia również sposób ten konkret builder na zwrot tego produktu, który stworzy. W naszym przykładzie jest to mapowane na Margarita Builder i Capricciosa Builder. Następnie jest sam produkt. I produkt reprezentuje złożony obiekt w budowie. W naszym przypadku to mapujemy do pizzy. I na koniec mamy dyrektora. Dyrektor konstruuje obiekt za pomocą metody construct. W naszym przykładzie mapujemy to z naszego pizza maker. Jednak w niektórych implementacjach dyrektor umożliwia konstrukcję za pośrednictwem właściwości. W innych umożliwia wywołanie metody construct. To szczegół realizacji, o którym sami możemy decydować. W końcu szablon wzorca jest właśnie szablonem. I tak długo jak trzymamy się intencji wzorca, wszystko jest dobrze. To teraz zaimplementujmy ten nasz przykład, który tutaj przedstawiłem, w kodzie. I przejdźmy do Visual Studio. Zanim jeszcze zaczniemy, to pamiętajcie, że jak zawsze w przypadku wzorców projektowych powinniśmy traktować je jako szablon. Ważne jest, aby trzymać się intencji wzorca, a implementacje oczywiście mogą się od siebie różnić. I teraz zaczniemy od produktu pizza. Mamy tu dodaną naszą klasę produktu pizza i w środku zdefiniowaliśmy zestaw warzyw, przypraw jako lista, tak?
która służy do celów demonstracyjnych, aby uniknąć konieczności tworzenia oddzielnych klas dla warzyw, przypraw i tym podobnych. Mamy tu jeszcze pola dla typu ciasta, dla sera, mięsa i tym podobne. I każda pizza ma również nazwę, którą przekazujemy za pośrednictwem konstruktora, co tutaj widzimy. I w ten sposób możemy przekazać konsumentom znaczenie, informując ich, że oczekujemy nazwy pizzy. Jak konstruują pizzę, to muszą przekazać nazwę pizzy. Następnie dodajemy metody i te metody zostaną wykorzystane do konstrukcji pizzy. No i mamy tutaj te nasze metody. Jak widzimy, te metody ustawiają po prostu nasze pola. Czy to typ ciasta, sera, mięsa, czy to dodają do listy warzywa, czy przyprawy. No i jeszcze potrzebujemy tu napisać metodę toString, aby ułatwić testowanie. No i tutaj mamy metodę toString i w tej metodzie toString wypisujemy, jaka pizza to jest, jaką pizzę zamówiłeś i z jakimi składnikami została utworzona. No po prostu wypisujemy efekt działania buildera. Następna jest klasa builder, którą potrzebujemy. Jest to klasa abstrakcyjna, jest to klasa bazowa dla wszystkich konkretnych builderów. I tutaj możemy sobie przejść już do buildera. Ja już ją tutaj mam dodaną. I tu jest właśnie ta klasa builder. I jak widzimy, ma ona własność pizza, czyli produkt, który buduje. Inicjujemy produkt w konstruktorze, gdzie przekazujemy jego nazwę, czyli jaką pizzę chcemy stworzyć. Następnie ważne jest, że definiujemy również cztery abstrakcyjne metody. To jest prepare cake, czyli przygotuj ciasto, dodaj add meat and cheese, czyli dodaj mięso i ser, add vegetables, dodaj warzywa i dodaj przyprawy. I są to metody, które będziemy musieli zaimplementować w konkretnych builderach, aby faktycznie zbudować daną konkretną pizzę. No i to prowadzi nas do konkretnych builderów i może zaczniemy od Margarita Pizza Builder. Mamy tutaj Margarita Pizza Builder. No i Margarita Pizza Builder dziedziczy oczywiście po Pizza Builder, a to oznacza, że musimy zaimplementować wszystkie abstrakcyjne metody. Ale zacznijmy od konstruktora. Konstruujemy tutaj ten Margarita Pizza Builder, przekazując nazwę pizzy do konstruktora bazowego. To coś, co możemy zrobić dzięki temu, że Pizza Builder jest abstrakcyjną klasą bazową, a nie tylko interfejsem. I następnie mamy implementację metod, która jest odpowiedzialna za dodawanie składników do naszej pizzy. W naszym przypadku to tylko ciągi tekstowe. W bardziej rozbudowanej implementacji efektywnie wykorzystałbyś do tego oczywiście klasy. Oczywiście analogicznie robimy drugi builder, to jest Capricciosa Builder. Tak samo mamy konstruktor, który wywołuje konstruktor bazowy, do którego przekazujemy nazwę pizzy. No i implementujemy wszystkie metody, które są potrzebne, aby stworzyć pizzę. No i wreszcie dochodzimy do dyrektora, który tym wszystkim zarządza. I tutaj mamy Pizza Maker. Dyrektor potrzebuje oczywiście buildera, żeby coś skutecznie skonstruować. W naszym przypadku jest to pizza, więc przechowujemy to w polu Pizza Builder. Następnie musimy być w stanie jakoś wstrzyknąć tego buildera i w tym przykładzie robimy to za pomocą metody construct. Builder jest w ten sposób wstrzykiwany i za pomocą tego buildera budowana jest pizza. Widząc, że pracujemy tutaj nad abstrakcyjną klasą bazową, właśnie Pizza Builder, a nie nad konkretną implementacją, no to możemy tutaj wstrzyknąć dowolnego konkretnego buildera. Czy to będzie Capricciosa Pizza Builder, czy Margarita Pizza Builder. No a teraz możemy przetestować nasze rozwiązanie i przejść do program CS. No i tutaj co widzimy? Najpierw tworzymy dyrektora, to nasz Pizza Maker.
I aby to zrobić, no to musimy zaimportować przestrzeń nazw do naszego buildera. Następnie potrzebujemy instancji naszych builderów, ponieważ oczekuje tego metoda construct w PizzaMaker. Dlatego tworzymy również instancję MargaritaPizzaBuilder i CapriciosaPizzaBuilder. I aby stworzyć pizzę i to przetestować, wywołujemy metodę construct z PizzaMaker dla obu pizz. I teraz możemy to uruchomić. Dobrze, uruchomiliśmy naszą aplikację, no i mamy wynik działania. No i jest wypisywany. Pizza, którą zamówiłeś, to pizza margarita, ma następujące składniki. Ciasto grube, ser gouda, mięso szynka, przyprawy sos pomidorowy, warzywa. No i mamy drugą pizzę, którą zamówiliśmy, capricciosa, bo konstruujemy najpierw margaritę, potem capricciosa. No i dla capricciosy są również jej składniki. No i oczywiście one są inne. Także zostały utworzone dwie pizze, korzystając z dwóch różnych builderów. Dobrze, to można zamknąć. Jeszcze jak sobie wrócimy do pizzy, tutaj te pola typ ciasta, typ sera i typ mięsa, tutaj są enumy. I tutaj mamy jeszcze dodane enumy dla typ ciasta, że to jest cienkie, grube, dla typ sera, typy sera i dla typy mięsa, typy mięsa. Żeby było już pełne objaśnienie. I teraz, gdzie możemy zastosować wzorzec buildera? Wzorzec buildera można użyć, gdy właśnie konstruowanie różnorakich reprezentacji produktu obejmuje podobne etapy, które różnią się jedynie szczegółami. Wzorzec buildera pozwala konstruować obiekty, tak jak już powiedziałem wcześniej, krok po kroku, w miarę jak staje się to w programie potrzebne. Po zaimplementowaniu tego wzorca nie musisz przekazywać konstruktorowi tuzina parametrów. Wzorzec builder stosujemy, aby pozbyć się właśnie tych takich teleskopowych konstruktorów. Załóżmy, że mamy konstruktor przyjmujący 10 opcjonalnych parametrów. Wywołanie takiego potwora jest co najmniej niewygodne. Dlatego przeciążamy konstruktor i tworzymy wiele jego krótszych wersji, wymagających mniej parametrów, ale będą one wciąż odwoływać się do głównego konstruktora, przekazując jakieś domyślne wartości w miejsca pominiętych argumentów. No i to jest nieefektywne. I stosujemy wzorzec builder, gdy potrzebujemy możliwości tworzenia różnych reprezentacji jakiegoś produktu. Właśnie na przykład pizza margarita, pizza capricciosa. Ogólnie mamy pizzę, jest pizza, ale są różne. Margarita, capricciosa i jeszcze mnóstwo innych. I bazowy interfejs buildera definiuje wszelkie możliwe etapy konstrukcji, a konkretne buildery konkretnych pizz, jak w naszym wypadku, implementują te kroki krok po kroku, aby móc tworzyć poszczególne reprezentacje obiektu, czy to pizza margarita, czy to pizza capricciosa. Natomiast klasa dyrektora, kierownika, pilnuje właściwego porządku konstruowania. No i widzimy, że ona sobie tu konstruuje po kolei. Najpierw sobie konstruuje, wybiera ciasto, potem dobiera, dodaje mięso, ser, potem dodaje przyprawy, a na końcu warzywa. I według tego wzoru po kolei każda pizza jest konstruowana, czy to margarita, czy capricciosa, czy jakaś inna pizza, no to konstrukcja wygląda w ten sam sposób. Wywoływane są dokładnie te same metody w tej samej kolejności, natomiast każda z tych metod inaczej jest implementowana w danym builderze, danej pizzy, no bo każda pizza ma inne składniki. Dobrze, to by było na tyle. Możemy sobie jeszcze krótko powiedzieć o zaletach i wadach. Jeśli chodzi o zalety, no to zasada pojedynczej odpowiedzialności przede wszystkim. Można odizolować skomplikowany kod konstrukcji od logiki biznesowej produktu. Następnie możemy konstruować obiekty etapami, odkładać niektóre etapy lub wykonywać je rekursywnie. Następnie możemy wykorzystać ponownie ten sam kod konstrukcyjny, budując kolejne reprezentacje produktów. Wada? No, jeśli chodzi o wady, no kod może stać się bardziej skomplikowany, gdyż wdrożenie tego wzorca wiąże się z dodaniem wielu nowych klas. To by było wszystko na temat wzorca Builder. Zachęcam do potrenowania sobie, zrobienia sobie własnego Buildera do własnej pizzerii. Dziękuję, to by było wszystko w tym odcinku i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!